Witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest 23 dzień marca, a ja jestem Karolina. I dzisiaj zaczynamy muminkowy maraton czytelniczy, czyli coś, co może zachęci Was do siedzenia w domu, nie wychodzenia i spędzenia jakoś miło tego szczególnego czasu. I piszę magisterkę. Od 3 dni nie czytam nic. Ale to nie dlatego właśnie, że piszę magisterkę, o czym Wam wspomniałam 5 sekund temu, tylko dlatego, że zaczęłam oglądać opowieść podręcznej i jakby jestem skończona. Absolutnie nie mogę się oderwać, ale dzisiaj co najmniej godzinę chciałabym poświęcić na czytanie. Najpierw oczywiście obowiązki, potem przyjemności i zacznę od Małych Troli i Dużej Powodzi. To jest część przedstawiana jako pierwsza, z tego co pamiętam. Tak, a później jest Kometa nad Doliną Muminków. A może to nie jest dobra kolejność? Nie wiem, w każdym razie będę Was na bieżąco informować, co czytam. Małe Trole mają tylko, już Wam mówię, 60 stron, więc myślę, że to jak najbardziej jest do wykonania dzisiaj. I wiem, że chcieliście vloga, więc ten vlog będzie. Może z tego maratonu i jeszcze z jakiegoś czasu, nie wiem, no zobaczymy, jak tutaj będzie szło. Dzień dobry, jest środa, a ja wczoraj nie nagrywałam, bo taką osobą jestem. Skończyłam w poniedziałek czytać Małe Trole i Wielką Powódź i zdecydowanie jestem zwierzaczkiem, jakby już to z Olą ustaliłyśmy, kto kim jest. I dzisiaj, tak, jakby wczoraj nie czytałam, bo leżało mi na sercu bardzo oglądanie opowieści podręcznej. Skończyłam już 3 sezon, czyli ostatni, który aktualnie powstał i jest dostępny, więc teraz mogę już wieczorami spokojnie czytać, a nie oglądać serial do 3 w nocy. Tak, więc dzisiaj wieczorem będzie u mnie czytana Kometa nad Doliną Muminków. W ogóle zaczęłam czytać też o samej autorce, o powstawaniu muminków i zasadniczo jest to bardzo smutna historia. Jeśli Wam się wydawało, że muminki to są takie fajne i takie przyjemne, to nie, bo pod tą warstwą dziecięcości kryje się dużo złych rzeczy, takich jak na przykład wojna. Chodzi oczywiście o II wojnę światową. I te nawiązania może nie są tak widoczne od razu. Ja na przykład musiałam o tym przeczytać, bo zupełnie nie pamiętałam tego, co się dzieje, no bo też jako dziecko no, nie zwraca się uwagi na takie rzeczy. Muminki są po prostu śmieszną, przyjemną historią. A okazuje się, że wiele muminkowych postaci zostało inspirowanych ludźmi, którzy pojawiali się i mieli znaczenie w życiu autorki. Więc tak, będę czytać Kometę. Mam nadzieję, że Wam też dobrze idzie ten maraton muminkowy. Zdawał się najpewniejszym miejscem i zaczęli rozmawiać szeptem o wszechświecie, który wcale nie jest niebieski, lecz czarny, w którym system słoneczny nie znaczył więcej niż wyrzucona kanapka. Musimy ich jakoś skłonić, żeby się czymś zajęli, powiedziała zmartwiona mama do tatusia. Nie chcą się bawić i o niczym innym nie myślą, tylko o tych jakichś wizjach zagłady, którymi piżmowiec zawrócił im w głowie. Witam Was po długiej przerwie i najpierw pozwólcie, że troszkę ponarzekam i się uzewnętrznię. Ten vlog wcale miał nie powstać. To znaczy, początkowo zapowiedziałam, że taki vlog będzie. Później, czekajcie, dzisiaj mamy, Boże, jaki w ogóle mamy dzień tygodnia? Ja już mi się mieszam. W sobotę. To w czwartek miałam straszny dzień, bo próbowałam pisać magisterkę i dotarłam do takiego punktu, z którego nie mogłam wyjść. I było mi jakby strasznie ciężko i przez to, że mamy dużo czasu, to wcale nie działa to na moją korzyść. I okej, ja uwielbiam siedzieć w domu, ale czasami jest tego za dużo i obniżę sobie może trochę statyw, okej. Strasznie się czułam, leżałam i w ogóle nie miałam siły ani czytać, ani nic robić i już stwierdziłam, że nie, nic z tego nie będzie. Wczoraj stwierdziłam, pierdziele, cały dzień po prostu odpoczywałam, czytałam sobie na balkonie, bo na tarasie, bo mamy teraz piękną pogodę. Dzisiaj zrobiłam dokładnie to samo, jest 16, ja przeczytałam sobie, czytałam sobie książkę, wstałam o 12:30, jakby
nieważne w ogóle to jest, ale stwierdziłam, że czuję się lepiej, nie będę jakby robić sobie presji, że muszę nagrać po tym, jak przeczytam 30 stron. Nie, po prostu będę wam pokazywać, ten vlog nie będzie tylko obejmował Muminków, ale też inne książki, więc zobaczymy co i jak. Teraz wam tylko chciałam powiedzieć, co do Muminków, strasznie się kręcę jakoś, sorry. Przeczytałam 3 pierwsze części, czyli Małe Trole i Wielką Powódź, Kometę nad Doliną Muminków i W Dolinie Muminków. Jak na razie Kometa podobała mi się najbardziej i w ogóle Muminki są przede wszystkim prześmieszne. Ja jestem Ryjkiem, uwielbiam Piżmowca, uwielbiam Paszczaka i ich podejście do życia, jakby... Oni są wspaniali. Ale no najlepszy jest Ryjek, kiedy wszyscy robią takie: o, przygodo, hej. A Ryjek ma takie: chyba mi jest niedobrze, ja się położę i poczekam na was, aż już wrócicie. Więc jakby that's me. I uwielbiam Ryjka. Ta historia, ja w ogóle bardzo się zainteresowałam całym tematem Muminków i twórczością Tove Jansson. I zaczęłam czytać różne interpretacje. Jedną z nich napisała Olga Tokarczuk, nasza noblicka polska. O, kto tutaj chce czegoś ode mnie? I są bardzo ciekawe. Na przykład jest taka interpretacja, która mówi o tym, że Kometa nad Doliną Muminków, jakby ten drugi tom, to jest tak naprawdę historia, kiedy ZSRR zaatakowało na początku II wojny światowej Finlandię i Helsinki, gdzie właśnie Tove się urodziła i żyła, chyba tam też umarła. Wiem, że Muminki chyba nie powstawały w Helsinkach, tylko w Berlinie. To jest to, co ja pamiętam, aczkolwiek jeśli się mylę, to jakby śmiało się czujcie się uprawnieni, żeby mnie poprawić. Podlinkuję wam te artykuły, bo są bardzo ciekawe i może was też zainteresują, żeby ten temat pogłębić, więc na razie mamy 3 tomy przeczytane i zaczęłam sobie dzisiaj i stwierdziłam, że robię sobie przerwę. Poza tym Ula mi znowu nagadała, że muszę to czytać. Ja już to wcześniej zaczęłam przed maratonem muminkowym, potem nie czytałam, bo był maraton. Chodzi tutaj o książkę Ad Astra Anny Jurewicz, czyli drugi tom Suprozy. Problem jest taki, że Suproza kończy się w takim momencie i Ad Astra zaczyna się w takim momencie, że ja naprawdę nie mogę wam nic powiedzieć o fabule tej książki. Jakby naprawdę nic wam nie mogę powiedzieć o fabule tej książki, ani gdzie się rozgrywa, ani co się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że jest to kontynuacja przygód Róży, którą poznaliśmy w pierwszym tomie. Jeśli nie czytaliście pierwszego tomu, to bardzo wam go polecam, bo to jest naprawdę świetna lektura. A teraz wam pokażę Book Haul. To jest wprawdzie tylko jedna książka dla mnie, 4 są dla taty, który ma w poniedziałek urodziny i zamówiłam mu 4 pozycje z literatury faktu. Tato lubi literaturę faktu, jakoś nie jest jakimś tam wielkim crazy fanem, bo on czyta wszystko i lubi thrillery, i lubi Mroza, i lubi Bondę, i lubi Twardocha. Więc tak naprawdę on ma dosyć szeroki przekrój książek, które czyta. Ostatnio czytał Gdzie śpiewają raki i bardzo mu się podobało, bardziej niż mi w zasadzie. I co mu kupiłam? Praktycznie jest to sponsorowane przez wydawnictwo Czarne. Najpierw mamy Nocą drony są szczególnie głośne, czyli reportaże ze stref kryzysu. Jest to reportaż, który mnie samą bardzo ciekawi. Później mamy kolejny ciekawiący mi reportaż, czyli Dzieci Norwegii o kryzysie, o państwie nadopiekuńczym. Później już nie wydawnictwo Czarne, a wydawnictwo Czarna Owca, rozmowy z seryjnymi mordercami, czyli mrożące krew w żyłach studium z wyrodnialców. Tato lubi historię true crime. Czytał zbiór Opowiem ci o zbrodni, czyli właśnie true crime opowiadane z perspektywy pisarzy kryminałów. I jeszcze coś, co nie spodziewałam się, że będzie taką cegłą, czyli Na posterunku, udział polskiej policji grantowej i kryminalnej w zagładzie Żydów. To jest 4. książka dla taty. Mam jeszcze 2 płyty i coś, co jest dla mnie, co polecał, raczej polecam. Mówił o tym Rafał Hetman i mówił, że mogłoby mi się to spodobać. Czyli książka Klementyny Suchanow. Kogo ona reportaż, biografię napisała? Chyba Gombrowicza? Tak. Autorka między innymi głośnej biografii Witolda Gombrowicza, którą bardzo polecał Rafał Hetman. Czyli to jest Wojna kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. Książka, która bardzo mnie interesuje i po którą chciałabym sięgnąć już w
wkrótce, chociaż takich książek, jak wiecie, jest mnóstwo. Więc to tyle, jeśli chodzi o teraz. Stop, bo mi się skupiła tu książka. Jestem na 79. stronie Ataster i będę pewnie wam update'ować. I Muminki, która jest dalsza część, lato czy zima Muminku? Zaraz sprawdzę. Muminki, książki. Potem są pamiętniki tatusia Muminków, to sorry. Czyli ten tom, który ma ponad 200 stron, czyli jest na razie najdłuższy z tych wszystkich trzech, które przeczytałam. Dobry wieczór, witam się z wami w niedzielę z łóżeczka. Nie zaczęłam jeszcze czytać pamiętników tatusia Muminka, takim jestem po prostu organizatorem muminkowego maratonu czytelniczego. Jeśli nie skończę, no to jakby nic się nie stanie, może ją jeszcze poczytam jutro, ale chcę wam powiedzieć o dwóch książkach, o jednej, którą skończyłam i o drugiej, którą zaczęłam. I zaczęłam czytać i też skończyłam czytać, bo ostatnio, jak widzieliście, to nagrywałam chyba w piątek albo wczoraj, nie wiem, już teraz nie wiem, ale Ad Astra. Pochłonęłam ją po prostu wczoraj wieczorem i jeszcze dzisiaj, jak wstałam. Chciałabym powiedzieć rano, jak wstałam, ale to nie było rano. To jest druga część Suprozy, więc nie mogę wam zdradzić tutaj, co się dzieje fabularnie, ani nawet w jakim momencie zaczyna się ta książka, ale dzieje się tu dużo. Uważam, że Anna Jurewicz, autorka, to jest niesamowicie inteligentna kobieta, która po prostu potrafi tak stworzyć fabułę, że my, nam się może wydawać, że o, wszystko już wiemy, tu będzie tak, tak i tak, a później robi takie coś, że my mamy takie, co ty właściwie zrobiłaś? Ale to nie są takie plot twisty, nie no, to są trochę takie plot twisty zupełnie niespodziewane, ale jakby w kontekście całej książki mają sens. I ja naprawdę, no róża znowu po prostu jest różą. Ja tutaj sobie pozaznaczałam fragmenty. Dobra, od kolejnego zdania zacznę. Bardzo chciałam udowodnić samej sobie, że mogę być odpowiedzialną, dorosłą kobietą, która umie się spakować na pół roku w jedną walizkę. Ostatecznie poddałam się, bo kogo ja chcę oszukać? Jakby ustaliłyśmy z Ulą, że róża to my. I każdy z nas, każda z nas właściwie znajdzie coś w Róży, czyli naszej głównej bohaterce, która na początku pierwszego tomu rzuca swoje życie, to co się w nim działo, a działo się dużo, i wyprowadza się na Jasną Górę. Czy ja znowu powiedziałam na Jasną Górę? Nie na Jasną Górę, na Łysą Górę. Matko, nie na Jasną Górę. Znowu, jak nagrywałam recenzję Supros, też mówiłam Jasna Góra. Jakby nie, nie, to nie to. Na Łysą Górę, ponieważ na Uniwersytecie Łysogórskim jest szkoła magii, ale nie do końca taka jak w Harry Potterze, nie ma tu różdżek, nie ma turnieju Quidditcha, chociaż mógłby być, tylko bardziej taka magia, można powiedzieć, codzienna, to znaczy mamy tutaj oczywiście takie przedmioty jak zielarstwo, albo czytanie w myślach i odczytywanie aur, ale to są bardziej takie rzeczy, które gdzieś tam można oprzeć na przykład na takim połączeniu człowieka z naturą i poznaniu samego siebie. Jest tu też dużo elementów słowiańskich. No i w momencie właśnie w Suprozie, gdy bohaterka nasza Róża przyjeżdża na tą Łysą Górę, to nagle coś dziwnego się dzieje z nią samą i nie mogę chyba zdradzić więcej. Naprawdę z całego serca polecam wam Suprozę, Ad Astra i trzecią część myślę, że też będę mogła polecić, jeśli już zostanie wydana. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym roku i Ania nie każe nam długo czekać. Bo to są książki takie idealne na wakacje, na leżak, na gorszy dzień, na posiedzenie sobie pod kołdrą. To ile one nam emocji, takich dobrych emocji dostarczają, to jest niesamowite. I tak się nagadałam, że się napiję kawy. Uwielbiam przebieg wątku romantycznego, który tutaj jest. I jakby ja wierzę w tych bohaterów, ja wierzę w ich uczucia, ja wierzę w to, co oni robią. Bardzo mi się podoba też wątek paryski i jakby czekam, aż to wszystko runie.
jakby czekam na to, co ta Jurewiczowa nam tu wymyśli. Ale no naprawdę mogę wam z całego, serca polecić. W opisie do tego filmu zostawię wam link, ponieważ książki Ani można kupić na jej stronie. Z tego co wiem, są wysyłane z Polski. Tak ostatnio gdzieś przeczytałam u niej na story, że pakują jakby jej rodzice, bo Ania mieszka we Francji. Właśnie, więc zostawię wam link i mam nadzieję, że was namówiłam, bo to są naprawdę dobre książki. A że czym się trułeś, tym się lecz na kaca książkowego. Najlepsza jest kolejna książka. I tym razem sięgnęłam po coś zupełnie jakby z innej półki gatunkowej. Bo jednak tu mieliśmy taką obyczajówkę z nutką fantastyki słowiańskiej i mitologii słowiańskiej. Natomiast ta cegła, czyli To jest wojna w Kobiety fundamentaliści i nowe średniowiecze Klementyny Suchanow, autorki chwalonej biografii Gombrowicza, to jest jednak non-fiction. Non-fiction też troszkę długie, ale stwierdziłam, że się za nią zabieram, bo mam po prostu ochotę i stwierdziłam, że będę za tym impulsem i za tym tchnieniem serca iść, tak? I tutaj punktem wyjścia są czarne marsze, czarne protesty, które zostały organizowane w 2016 roku w Polsce w odpowiedzi na projekt ustawy antyaborcyjnej, ale autorka swoje rozważania, myślę, to wynika z opisu, opierać też na sytuacji kobiet nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Po objętości i po słowach autorki czuję, że to będzie analiza taka pogłębiona, gdzie będzie się skupiać na historiach różnych państw, na tym co się dzieje tam i jaki to ma wpływ na sytuację kobiet i na ich prawa chociażby do decydowania o swoim ciele. Powiem wam tak, przeczytałam 40 stron, zdążyłam zaznaczyć 4 fragmenty, zdążyłam się okrutnie zapłakać, kiedy autorka opowiadała o organizacji czarnych marszów, w których zresztą też szłam. I tutaj to, co musicie mieć na uwadze, to to, że autorka jakby jawnie wypowiada się po jednej stronie. To znaczy, to nie jest taki obiektywny reportaż, w którym ona bada jedną i drugą stronę. Oczywiście ona robi to rzetelnie, tak myślę, zaraz wam coś przeczytam, ale jednak no, sama Klementyna Suchanow była osobą, która działała aktywnie, jeśli chodzi o czarne marsze właśnie. To nie są czasy nakultywowane przez lata obiektywne dziennikarstwo, gdzie piszący nie może wziąć czyjej strony. Wręcz przeciwnie, nie ukrywam zaangażowania. Ono nie musi przeczyć mojej rzetelności jako badaczki. Bycie pisarką nie wyklucza bycia aktywistką. Więc na razie to jest na tyle. Będę dawać wam znać z update'ami. Cześć, przychodzę do was z update'em czytelniczym. Tak jak wam powiedziałam, czytam To jest wojna. Jestem na 302 stronie i tak jak początek był zachwycający, tak później były takie momenty, które są dla mnie mniej ciekawe. Na przykład rozważania na temat związków Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jakby związków Trumpa z Putinem. Nie jest to coś, co jakoś bardzo mnie interesuje, bo jakby rozumiem, co chce zrobić autorka, żeby przedstawić nam jakąś swoją taką jedną tezę dotyczącą kobiet i praw kobiet i organizacji, o których wcześniej wam wspominałam w tym filmie, no musi zrobić taką genezę, taką sobie podkładkę. Natomiast mówię wam po prostu szczerze, że te fragmenty mniej mi się podobają. Pojawia się też jedno zdanie takie, które mnie jakoś tak wewnętrznie ubodło. W czasach aborcja jest w Rosji dozwolona także z powodów ekonomicznych i wchodzi w obowiązkowy program ubezpieczenia medycznego. W czasach ZSRR była wręcz jedynym z nielicznych dostępnych środków antykoncepcyjnych. Kto mi pisze? I nie podoba, nie wiem czy to jest błąd, pomyłka, czy zdanie autorki, że aborcję można zaliczać do środków antykoncepcyjnych, z czym absolutnie się nie zgadzam. Bo zapobieganie ciąży to nie jest jej przerywanie i zawsze jak rozmawiam z kimś, kto jest, nazwijmy to, pro-life, a ja jestem osobą pro-choice, to pojawia się właśnie zawsze takie jedno zdanie,
że kobiety to są idiotki i powinny się zabezpieczać, a nie stosować aborcję jako formy antykoncepcji. A tutaj autorka jakby wprost wychodzi z taką myślą, że aborcja to jest forma antykoncepcji. Jakby nie, to są zupełnie dwie inne rzeczy i przez takie myślenie brzydkie, stereotypowe, w ogóle bardzo często odbiegające jakby od prawdy i takiej medycznej i też tego, co dzieje się w głowach kobiet, które myślą o aborcji w ogóle, no jest to po prostu dla mnie krzywdzące, więc jakby musiałam trochę ochłonąć i odłożyłam ją. Nie przekreślam tej książki, bo wiem, że mogę się z niej nauczyć wielu ciekawych rzeczy, no ale to, że coś jest dla mnie ciekawe, to niekoniecznie znaczy, że muszę być bezkrytyczna i nie mogę dyskutować z danym tekstem. O to chodzi chyba w książkach. I teraz czytam... Dzień dobry! Kto do mnie przyszedł? Cześć, skarbie! Nie wskakuj na biurko, jakbyś mogła, dobra? Dziękuję. I zaczęłam czytać Wierzyliśmy jak nikt. Jestem na setnej stronie, czyta się to fantastycznie. Zawsze jak są takie książki uznawane jako coś wybitnego, jako literatura piękna, to gdzieś we mnie, pakocie, budzi się takie uczucie, że ja nie wiem, czy to będzie dla mnie, że ja nie wiem, czy ja to zrozumiem, czy nie jestem może zbyt głupia. Nie wiem, czy kiedykolwiek się czuliście w taki sposób. Ja tak mam dosyć często, nie wiem czemu. I to jest naprawdę coś bardzo dobrego. I czyta to się fenomenalnie, nie będziecie mieć problemu ani z pięknym językiem, ani ze zrozumieniem przekazu. I akcja toczy się w dwóch torach, dwutorowo, w 1985 roku i 2015 roku. I losy tych bohaterów nam się tutaj splatają i splatają nam się wątki. Jest to coś bardzo ciekawego i myślę, że warto, żebyście zwrócili na to uwagę. I nie wiem, czy będę recenzować Wierzyliśmy jak nikt tutaj w tym vlogu, czy może w osobnej recenzji, to jeszcze zobaczymy. Cześć, wracam do was po długiej przerwie spowodowanej nagrywaniem projektu Książkowe Podróże, kiedy opowiadałam wam o innych książkach niż tutaj miały być w tym vlogu przewidziane. I obiecuję, ten vlog już dobiega do końca, nagrywam go prawie miesiąc, ale ja lubię po prostu kończyć, jak już coś zaczęłam, więc nie chcę przerywać w połowie książki. I teraz chciałabym wam pokazać 6 książek, które ostatnio do mnie przyszły. 3 są z wydawnictwa i księgarni Tajfuny, a 3 są zamówione na Allegro po angielsku od sprzedawcy. Komu książkę? I zaczniemy od Tajfunów. To są 3 tytuły, które mi bardzo polecaliście. Mamy tak: Gorączkę złotych rybek. Po czym mamy Niedźwiedzi Bóg, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ta książka jest napisana dwujęzycznie. Po jednej stronie mamy polski, po drugiej mamy japoński, więc myślę, że to jest, będzie hit. A tutaj w ogóle mamy tak szytą książkę, no to fenomenalnie wygląda. I jeszcze bardzo znany i lubiany Zmierzch, to jest też pozycja, którą mi bardzo polecaliście, więc ta moja japońska kolekcja się powoli rozrasta. I teraz pokażę wam jeszcze 3 książki, które właśnie zamówiłam z Allegro. I pierwsze to coś, co się jakby ma różne opinie, więc nie nastawiam się na nic takiego fantastycznego. Mam nadzieję, że chociaż będę się przy tym dobrze bawić. I jest to książka The Babysitter's Coven. Po czym mamy coś, co wiem na pewno, że mi się spodoba, a jak tak nie będzie, to się bardzo zdenerwuję. Czyli Darius the Great is Not Okay. I trzecia książka, zasadniczo komiks, to jest Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Troszkę się zmartwiłam, bo właśnie sprawdziłam, że autorka jest też autorką komiksu Pewnego Lata, który ja czytałam i który bardzo mocno mnie przypadł do gustu. Ale to naprawdę się cieszyło bardzo dobrymi opiniami. Ariel też o tym bardzo pozytywnie mówiła, więc oby to coś było dla mnie. I teraz to, co teraz czytam, no to wróciłam do tej pięknej kobyłki Wierzyliśmy jak nikt w przekładzie Sebastiana Musielaka. Jestem teraz prawie na stronie 200. Myślę, że w ciągu kilku dni tą książkę skończę, jak przysiądę, to może nawet jutro, bo dzisiaj stwierdziłam, że sobie robię dzień odpoczynku i relaksu i to będzie coś, na czym będę się skupiać. Słuchajcie, skończyłam wczoraj czytać Wierzyliśmy jak nikt i chciałabym wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra książka.
To jest taki, no to jest moje ulubione stwierdzenie, że to jest literatura przez duże L i powieść przez duże P. I rzeczywiście tu tak jest. Ale zacznijmy od początku w ogóle. Dlaczego ja chciałam Wierzyliśmy jak nikt przeczytać? Dlatego, że Łukasz Talking Cloud ciągle o niej mówił. Jeszcze jak czytał ją w tym wydaniu oryginalnym angielskim. No i tak mnie zainteresował tym, że wiedziałam, że jak wydawnictwo poznańskie właśnie wyda ten tytuł, to będę chciała go przeczytać. Przełożył tutaj Sebastian Musielak, za co bardzo dziękujemy. I Wierzyliśmy jak nikt, to jest powieść, gdzie stykają się dwie linie czasowe. Linia czasowa z lat 80., konkretnie z 1985 roku w Chicago. I linia 30 lat później, która jakby dzieje się głównie w Paryżu, w roku 2015. I zaczynamy powieść od Chicago, lat 80., kiedy przez to miasto przetacza się epidemia AIDS. Cała powieść zaczyna się właściwie w takim bardzo smutnym momencie, w momencie, kiedy nasi bohaterowie, bo mamy tutaj kilku ważnych bohaterów, jednak najważniejszym jest Yale, i umiera przyjaciel właśnie głównego bohatera i tych pozostałych bohaterów, czyli Nico. I my się dowiadujemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. I nasi bohaterowie również zdają sobie z tego sprawę i zauważają, że tak naprawdę to ich środowisko, no mogę powiedzieć gejowskie, no po prostu takie jest. Mamy tutaj takie przybliżenie na to społeczeństwo homoseksualne w Chicago. Oni zauważają, że tak naprawdę jest ich coraz mniej, że ich przyjaciele od nich odchodzą, że ich przyjaciele często przegrywają tą walkę z chorobą i że mogą być ostatnimi, którzy przeżyją tak naprawdę. Co więcej, całej sytuacji jakby nie nadaje takiego pozytywnego tonu to, że nikt im nie chce pomagać, nikt nie chce ich w żaden sposób wesprzeć, rząd się od nich odwraca, ludzie się od nich odwracają, mówią, że to jest ich wina, że to jest wina za ich grzechy. No mamy społeczeństwo nietolerancyjne i to trzeba sobie przetłumaczyć. I mamy też w tej linii czasowej właśnie z XX wieku, z lat 80., motyw, który może wydawać nam się nieważny, jak czytamy o nim na początku, kiedy właśnie Yale, on pracuje w takiej galerii sztuki i mają pozyskać pewne obrazy od pewnej kobiety. I powiem jakby tylko tyle, że tylko tyle się dzieje, ale tak naprawdę ma to ogromne znaczenie według mnie dla wydźwięku całej historii. I później mamy właśnie 30 lat później, Paryż 2015 rok, kiedy to jedna z bohaterek, które poznajemy już w Chicago w 85, Fiona, wyjeżdża do Paryża w poszukiwaniu swojej córki. Córki, z którą nie ma od jakiegoś czasu kontaktu, córki, która się zbuntowała, która opuściła dom i teraz Fiona musi wyśledzić, czy tak naprawdę jej dziecko nadal żyje. I jak możemy się spodziewać, te wątki czasowe, te linie czasowe się ze sobą przeplatają, mieszają w tej późniejszej linii, czyli linii paryskiej. Powracamy myślami bohaterów do właśnie Chicago lat 80. To jest powieść tak pełna, że tak naprawdę ja nie wiem, co można by było jej zarzucić. Bo musicie wiedzieć, że to nie jest taka książka, która dąży do jakiegoś celu. Ta książka nie jest w żaden sposób celowa, nie dążymy tutaj na przykład, nie wiem, tak jest w romansach, żeby był jakiś wątek romantyczny, żeby się zakochali w sobie, albo tak jak jest w dystopiach, żeby obalić jakąś władzę. Nie, to jest taka sztuka dla sztuki. To w żaden sposób nie powinno być odbierane negatywnie, bo Rebecca Mackay, tak mi się wydaje, że się czyta to nazwisko, po prostu pisze tak płynnie, tak cudnie, tak leniwie momentami nam prowadzi tą narrację, że my po prostu przez te 600 stron mieszkamy w życiu głównych bohaterów. I to jest niesamowite, co ona zrobiła według mnie. Jakby to jest naprawdę coś bardzo wyjątkowego. Bo jej się udało zarówno zainteresować czytelnika, a przynajmniej mnie, tym, co się dzieje, czyli samą fabułą, jak i bohaterami, którzy są tak niejednoznaczni, są tak nieidealni, oni są po prostu ludźmi, którzy popełniają błędy, którzy często zachowują się w sposób pełen hipokryzji,
chociażby walczą z AIDS, sprzeciwiają się AIDS, ale też mówią, że nie będą robić sobie badań i nie będą się zabezpieczać. I gdy już mówimy o zabezpieczaniu, to dużą rolę, może nie dużą rolę, ale jednak ważnym elementem całej historii, gdzie mamy epidemię AIDS, jest seks. I to nie jest nic złego akurat w tej powieści, bo jednak mamy dorosłych ludzi, którzy mają po 30 lat i zazwyczaj ten seks właśnie jest takim elementem naszego życia, elementem naszego związku. Gdy mamy te 30 lat, oczywiście też wcześniej, później, ale to się zawiera w tych 30 latach. I to nie jest ani jakoś tak, wiecie, pokazane brzydko, ani nie jest jakoś gloryfikowane za bardzo. Jakby seks to jest taka czynność jak jedzenie troszkę. Jakby to jest coś całkowicie normalnego. I tutaj Makai nie chce robić z tego nic, czym ten seks nie jest. Więc to zapamiętajcie, że takie sceny są, ale one myślę, że nie powinny w żaden sposób, ani pozytywny, ani negatywny, wpływać na odbiór powieści, bo one są po prostu faktem, one są elementem naszego życia i tyle. I taka mnie naszła refleksja, że tak naprawdę mimo to, że to jest powieść, gdzie ciągle ktoś umiera, gdzie ta śmierć przewija się na kartach tej książki, to jest to trochę powieść o życiu, o pochwale tego życia, o tym, jakie to życie może być wspaniałe, jakim może być cudem dla osób żyjących, jeśli tylko to zauważą. Tutaj jest taki jeden cytat, który chyba zaznaczyłam, tak? Powinnam, który udostępniało dużo osób na Instagramie. Gdybyśmy tylko mogli być na tej ziemi w tym samym czasie i tym samym miejscu, co wszystkie osoby, które kochamy, gdyby... O nie, chcę się płakać, ale nie płakałam na tej książce, teraz mi się chce, jak czytam to na głos. Które kochamy, gdybyśmy mogli razem się urodzić i razem umrzeć, wszystko byłoby takie proste. A tak nie jest. Ale słuchajcie, jesteście na tej planecie w tym samym czasie i jesteście teraz w tym samym miejscu. To cud. I to tylko chcę wam powiedzieć. Jakby, czy możecie to czytać? Ale oprócz tego, że jest to pochwała właśnie życia, takiego prostego, nieskomplikowanego, nie jakichś wybuchów i pościgów, tylko takich prostych czynności, to jeszcze jest to powieść o tym, przynajmniej według mnie, ja ją tak odbieram, o tym, że mimo tego, że ludzie umierają, to tak naprawdę przez ludzi, którzy ich kochali, przez ludzi, którzy o nich pamiętają, przez ludzi, którzy o nich myślą, oni tak naprawdę cały czas żyją, cały czas istnieją w tej pamięci. I myślę, że na tym skończę tą recenzję, bo tutaj bym można powiedzieć wszystko. Ale równie dobrze można by powiedzieć dokładnie tyle, ile powiedziałam. I według mnie uważam, że po prostu warto przeczytać Wierzyliśmy jak nikt. To jest powieść taka pełna, jej nic nie brakuje. Czyta się ją doskonale i mam nadzieję, że wam też się spodoba. I to tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że po pierwsze wam się spodobał, po drugie, czytaliście w tym czasie, kiedy ja go nagrywałam, czyli przez miesiąc, jakieś fajne książki, napiszcie mi koniecznie, co czytaliście i dajcie znać, czy interesuje was Wierzyliśmy jak nikt. Ja was bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, bo to naprawdę jest kawał świetnej literatury. I to tyle na dzisiaj, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!